Dzień dobry wszystkim w kolejnym vlogu. Jak widzicie, jestem sama. Mówiłam ostatnio, że było zakończenie roku szkolnego, ale Tomo musiał dzisiaj wrócić na godzinkę właśnie do przedszkola, przez to, że zostały mu ostatnie zajęcia z hiragany, więc za jakieś 40 minut będę musiała prawdopodobnie wrócić do przedszkola, a potem właśnie mamy zamiar wybrać się do centrum miasta, spotkać się z moją koleżanką Eriką, którą poznałam jakieś 2 lata temu właśnie na kursie japońskiego w Shimizu, na taki pożegnalny lunch, ponieważ ona wraca właśnie do siebie, do Peru. Ogółem w zeszłym tygodniu było bardzo dużo takich pożegnalnych lunchów, bo też dwie koleżanki z Tomo przedszkola, z którymi chodził do klasy albo się po prostu wymieniał i gdzieś tam te nasze drogi się skrzyżowały, wyprowadzają się. Jedna wyprowadza się do Indonezji, ponieważ jej tata tam pracuje, a druga dziewczynka wyprowadza się do Fukuoki. I niestety u nas w przedszkolu jest bardzo dużo takich właśnie transferowych rodzin, które gdzieś po jakimś czasie muszą się przeprowadzić do kolejnego miejsca i niestety musimy się pożegnać. No i jedna z tych mam, która właśnie wyjeżdża, jest taką moją też dobrą koleżanką. Tutaj w przedszkolu bardzo często żeśmy rozmawiały, czy w przedszkolu, czy w parku. No i niestety przez ten czas, że musieliśmy się pożegnać, chociaż prawdopodobnie ona gdzieś za jakieś 2-3 lata wróci, ponieważ chciałaby, żeby jej dzieci chodziły też do japońskiej podstawówki, więc jest duża szansa, że jeszcze po prostu gdzieś się kiedyś spotkamy. Powiem Wam, że pogoda u nas w mieście, w prefekturze bardzo się zepsuła. Tuż po zakończeniu roku szkolnego pojechaliśmy do Atami, więc pokażę Wam te urywki i chyba połączę tamten filmik po prostu z tym jakby vlogiem, żebyście mogli sobie zobaczyć, bo też nie do końca miałam też szansę dokładnego nagrywania przez to, że tam jest bardzo wąskie i było bardzo dużo turystów, bo po prostu pojechaliśmy w Święto Narodowe na wycieczkę, no i niestety wtedy trzeba się pogodzić z tym, że będzie bardzo dużo ludzi. Tak. Ja chcę mać jakieś. Pokaż ręce, co zrobiłeś. Otwórz tak, pa! Nie machaj! Się obrakatował. Wróciliśmy do domu i zrobiło się trochę późno, więc stwierdziłam, że zabiorę się od razu za robienie kolacji, a że dzisiaj będziemy robić butadon z mięsa, które zostało nam z wczorajszego jakiniku, to od razu Wam pokażę, bo przepis jest bardzo prosty. Potrzebujemy mięsa wieprzowego, najlepiej pokrojone, już takie cienkie plastry. Ja mam tutaj już kupione, więc nie muszę sobie tego kroić. Połówka cebuli oraz sos sojowy, mirin, sake i cukier. Więc teraz zacznę smażyć mięso i w międzyczasie właśnie pokroję sobie cebulę.
tutaj mamy już efekt końcowy. Pokroiłam jeszcze sałatę i posypałam zieloną cebulką. Tutaj jest akurat porcja dla Tomo. Tomiko, uchaj, powtarza. Ja wiem. Tato, proszę się, przestań tak ciągle pstrykać, błaga Ola. Jeśli ktoś zna odpowiedź, to wolno mu to zasygnalizować. Takie są zasady, broni się tata. Ale najgorzej było, kiedy wylosował pytanie, gdzie żyją największe tygrysy na świecie. W Afryce. Niestety nie. Kręci głową Ola, która czytała pytanie. W Azji. Naprawdę tak napisali? Musieli się pomylić, stwierdza tata i szybko dodaje. A w ogóle opowiadałem ci, jak mieszkałem w Afryce? Tato, nigdy nie mieszkałeś w Afryce. Ależ tak, to było zanim się urodziłaś i powiem ci, że najgorzej było, kiedy zachciałam się siku w środku nocy, bo toalety były na zewnątrz, a wszędzie ganiały tygrysy. Raz przyszedł nawet niedźwiedź polarny i chciał mnie zeżreć na kolację. I smoki. Niedźwiedzie polarne i smoki w Afryce. W to akurat nie uwierzą, ozemia Ola stanowczo. You say you wanna make it happen. You know what I want. Don't try to fight the heavens. Good girls aren't the one. I'm a flower in the bloom, like a shower you love. You can keep the keys to your dreams. Say the magic word. Toujours Luigi. Luigi. Yeah, that's really shocking. So much different. It was dead city before in, during Corona time. To get that crazy amount of fishes, we gotta wait for like 78 people. Then the number we got is 109 already. They just open a shop from 11 o'clock and we pop in there like quarter past. Take it slow. You the type of dime I'm really trying to get to know. If it's cool with you, maybe we can hit the show. I can take you places you ain't know you wanna go. Baby girl, slow it down before you catch a feeling. You don't know this where I've been, I have been a menace. I've been trying to take my time cause it's been a minute. Really all I'm looking for is Mrs. Independent. Yeah, I heard the good girls do it better. Love a little harder and it get a little wetter. Go and get this good girl whenever we're together. Anytime she need it, I'ma bring a sweater for the weather. I'ma give you the world, now it's pushing it. I'ma give you my time, start booking it. Nowadays we turn away from all the ushy gushy shit. Everybody looking for love, but never look at it. I really want you to go someday. I'll meet you there. Good girl, we're high with the latitudes. And you're smart, turn around what the brains do. Independent and your credit score beautiful. You find as hell, baby girl. Cześć wszystkim! Halo, cześć! Cześć! Witamy się z Wami w Atami. Jesteśmy na południowy zachód od Tokio, godzinę od Shizuoki i przyjechaliśmy sobie tutaj na jednodniową wycieczkę. Aktualnie jesteśmy na słonecznej plaży, która jest sztuczna, to nie jest prawdziwa plaża, ale została tutaj uklepana właśnie na potrzeby miasta. A Atami jest takim miastem, resortem, jeśli chodzi o naturalne onseny. Jesteśmy też w trakcie czekania na obiad, bo przyjechaliśmy tutaj o 11. O 11 dopiero otwiera się restauracja, a już była kolejka prawie na 70 osób, więc jeszcze musimy chwilkę poczekać, więc stwierdziliśmy właśnie, że zaczniemy od plaży. Wow. Brawo. No, mama, no, napisz. No, literkami. No. Najpierw my. Wow.
Tak? Alfabet? No. A. My. Najpierw ty, no. Super, no. A? A? Ty? No. He's worried. Yeah. No, ty? Ty? A. Jeszcze jedno A, bo napisałeś tatat. No, tata, tat napisałeś. Po dwóch godzinach w końcu udało nam się dostać do restauracji. Jest niesamowita kolejka, nawet zatrzymali już jakby kolejkowanie, bo po prostu jest za dużo ludzi. Powiem wam, że my byliśmy tutaj 3 lata temu, to jeszcze był COVID i było bardzo mało ludzi, a teraz jest po prostu tak dużo, że nie można przejść czasami po chodniku i po prostu ludzie blokują walizkami ulicę. Jest ciężko w ogóle przejść, bo przez to, że Atani też ma takie wąskie uliczki, bo znajduje się po prostu na takiej górze i wszyscy po prostu pod górę schodzą i jak już wejdziesz i zejdziesz raz, to potem już nie masz siły. No i niestety ludzie blokują tutaj przejście. And we are now going to Kiunkeku Old Palace in Atami. Palace? That's palace? No, really. I don't know how to call it. It's like a ceremony hall? Ah, okay. Yeah, maybe. Yeah. Palace, maybe no. The way you take control. You lift me up when I get low. I gave you the right of way. Now I see inside away. But even when Saturday ends, I know I'll see you again. I don't wanna feel the night. I just wanna chill under the northern lights with you, with you. I do whatever you want me to do. Idziemy już na stację, chyba kończymy dzisiaj wycieczkę w Atami. Tomo szukał gaci gaci stake, ale niestety Tomo powiedział, że wszystkie były nudne i nic dla siebie nie znalazł. A ja byłam w sklepie po naleśnika z krymem brule i matcią oraz po omiyage, czyli pamiątki dla mojej nauczycielki i dla Momoko. Bye-bye, Atami.
Mm-hmm.